Cześć, z tej strony mówi Zionu, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Filozofa na Prawie i dzisiaj kontynuujemy mój cykl materiałów poświęconych konfliktowi wolna wola kontra determinizm. Dzisiaj przyglądamy się drugiej stronie barykady, czyli determinizmowi. Jest to fajnie, jest to dużo bardziej wdzięczne stanowisko, zarówno jeżeli chodzi o jego atakowania, jak i o obronę. Jeżeli komuś umknęła poprzednia część, to link do tego materiału znajdziecie w opisie do tego filmiku. Zachęcam również do przejrzenia całej listy Filozofa na Prawie. Może znajdziecie tam coś, co akurat przykuje waszą uwagę. My natomiast wracamy do determinizmu, zaczynając od tego, czym właściwie ten determinizm jest. Generalnie jest to stanowisko mówiące o tym, że istnieją czynniki, które mają wpływ na decyzję człowieka, które powodują, że nie jest on wolny. Przykładowo więc możemy mieć takie stanowisko jak fizykalizm mówiące o fizykalizm, który jest stosowany w świecie fizycznym, czyli mówiącym o tym, że wpływ na wszystko ma, czyli że wszystko jest fizyczne. Jeżeli będziemy znali wszystkie prawa fizyki, wszystkie prawa fizyczne, to nagle się okaże, że jesteśmy w stanie dokładnie wszystko przewidzieć, co się będzie działo na świecie. Generalnie stanowiska fizykalistyczne znajdują się w dosyć nieciekawej sytuacji, są coraz mocniej osłabiane. Między innymi przez pojawienie się mechaniki kwantowej, która wymaga trochę innych intuicji do tego, żeby móc przewidywać zjawiska, które tam zachodzą, ale w tym nie mam kompetencji, więc nie będę się wypowiadał, jedynie wam sygnalizuję. Bo w stanowisku fizykalistycznym po prostu najczęściej znaczy w najpełniejszym obrazie pokazuje wam takie skrajne wersje determinizmu, czyli tego, że jesteśmy w stanie wszystko przewidzieć, jeżeli przewidujemy tego, co jest w świecie fizycznym, bo wszystko jest fizyczne i wszystko, co jest fizyczne, wpływa na to, co się dzieje w tym świecie realnym, tym, który widzimy. Ale może mieć też inny wymiar. Może mieć wymiar, jak to się ładnie mówi, tajemnicy. Czyli, że na daną jednostkę mają wpływ pewne procesy, których nie jest ta jednostka świadoma. I tu przykładem mogą być trzej wielcy mistrzowie tajemnic, tak zwani hermeneutycy podejrzeń, czyli Sigmund Freud, Wilhelm Dilthey oraz Friedrich Nietzsche, tych trzech filozofów. U pierwszego był to popęd wiadomo jaki, u drugiego był to proces historyczny. Wspaniały pomysł, dzięki któremu, aby w pełni móc zrozumieć dzieło literackie na przykład Mickiewicza, to wpierw musimy przewałkować całą biografię tegoż artysty, bo w innym wypadku nie będziemy w stanie zrozumieć tych jego twórczości, nie będziemy w stanie dojrzeć ich, zrozumieć tego jego dzieła, tak? Bo kto to słyszał o tym, żeby w ogóle to spróbować bardziej współczesnym okiem odczytać te wiersze, żeby zobaczyć, czy może coś nam to mówi więcej o świecie, w którym my faktycznie żyjemy dzisiaj, nie? Ale to swoją drogą. Kiedyś miałem zarzut do Dilthey'a taki zabawny, że w sumie jeżeli przyjmiemy to, że człowiekiem rządzą procesy historyczne, to, że rządzą procesy historyczne, których ta jednostka nie była świadoma, a my to odkrywamy po latach i my wiemy, jakie wtedy były procesy historyczne, no to możemy lepiej rozumieć Adama Mickiewicza niż on sam, bo my zdajemy sobie sprawę ze steru u jego głowy, z którego on sam nie zdaje sobie sprawy. Oczywiście można odpowiedzieć na to, że ty sam też masz ten ster w swojej głowie procesu historycznego, więc ty też nie do końca w pełni rozumiesz tego Mickiewicza, bo też znajdujesz się w jakimś kontekście historycznym. Ale to jest szczegół, oczywiście. To jest po prostu przykład tego, jakie też może mieć wymiar determinizm. No i oczywiście wola mocy u niczego. To jest ten trzeci element, czyli tego, że działaniami podmiotu dyktuje wola mocy, ta wola bycia silnym, no nie? Wola mocy u niczego, oczywiście pamiętajcie, że znajduje swój wymiar przede wszystkim w tym, że Nietzsche orientuje się, że Kant zabił Boga, skoro Bóg nie żyje, a Bóg jest źródłem wszelkich wartości, które funkcjonują w świecie, to wszystkie wartości są tak naprawdę nikłe. Świat wartości umarł, w związku z tym musi powstać aksjologia jako nauka, która nam ugruntuje te wartości. I dlatego tak ważne jest pojawienie się na człowieka, który będzie w stanie nam nadać te wartości, dzięki któremu będzie to uzasadnienie. Bo będziemy teraz wiedzieli, w jakiej tej rzeczywistości będziemy funkcjonować. Nie? To zauważył Nietzsche i dlatego ta wola mocy jest ważna. Jeżeli ktoś chce tak zrozumieć duchowo Nietzschego, to bardzo ładnie ducha filozofii Nietzschego ujął Leopold Staff w wierszu Kowal w
gdzie Kowal kuje swoje serce, żeby stać się lepszym człowiekiem i nie może się pomylić, bo inaczej to serce obróci się w pył, tak? Ale tu podałem wam te przykłady właśnie po to, żeby wskazać, że mogą być elementy determinizmu, czyli takie ujęcia deterministyczne, które wskazują na to, że wpływ na decyzję człowieka, któremu wydaje się, że jest wolny, mogą mieć jakieś elementy, których jest on nieświadomy, ale które realnie mogą wpływać na to, jakie decyzje podejmuje, czy też jaką twórczość w wypadku Dilthey'a artysta tworzy, nie? Na jakie elementy kładzie nacisk, nie? Tak, przy fizykalizmie, jeżeli byśmy chcieli odrzucić fizykalizm, to oczywiście stare dylematy związane z tym, czy może istnieć coś bardziej niematerialnego od tego, co jest fizyczne, czy argument oczywiście Kanta mówiący o tym, że nawet jeżeli byśmy mieli kontrolę nad wszystkimi procesami, które są w naszej głowie i byśmy tak przyjęli, to i tak musi istnieć jakaś instytucja, która podejmuje decyzję, bo gdyby tak nie było, to sądy powinnościowe odwoływałyby się również do jakiegoś związku przyczynowo-skutkowego, a tak nie jest, bo odwołują się do czystej wolności, nie? Tak, byśmy to odpowiedzieli, tak trochę w duchu kantowskim. Na ten argument oczywiście fizykalny. Oczywiście determinizm może mieć też wymiar la materie, albo nie, chyba la materie, który był wściekły na Kartezjusza za to, że Kartezjusz był krok od powiedzenia, że człowiek to jest nic innego jak maszyna. A w związku z tym, skoro człowiek jest maszyną, to no, maszyna działa wedle zasady przyczynowo-skutkowej, wszystko da się przewidzieć, więc człowieka tak samo powinno się dokładnie tak samo dać odczytywać. A kwestia tego, czy będziemy w stanie dokładnie zdać sobie sprawę z tego, co człowiek będzie w stanie robić, jest po prostu kwestią no, tego, jak to zrozumiemy działanie tej maszyny biologicznej, którą człowiek jest. Odpowiedzi oczywiście to na tą argumentację tej maszyny, to mogę odpowiedzieć, że no nie do końca. To jest nie do końca prawda, bo istnieje argument półki. Ja bardzo lubię ten argument. To jest z powierzchni statycznie niewyznaczalnych, jeżeli chcecie bardziej naukowo. To znaczy, załóżcie, że macie półkę i podeprzecie ją w dwóch miejscach. To jeżeli podeprzecie ją w dwóch miejscach i przyłożycie od góry siłę 100 newtonów, to siła rozłoży się 50 newtonów tu, 50 newtonów tu. Wiecie, bo tak działa fizyka. Teraz wyobraźcie sobie sytuację, w której będziecie mieli półkę podpartą w trzech miejscach. Czyli tak. Czy wiecie, jak się rozłożą siły? Ja też nie. I każdy fizyk tak samo nie będzie w stanie wam powiedzieć, bo jest to powierzchnia statycznie niewyznaczalna. I bardzo podobnie do tego argumentu działa argument dotyczący stopnia złożoności maszyny. To znaczy, istnieje moment, kiedy składacie części proste do maszyny i wy jesteście w stanie przewidzieć, jak ta maszyna działa, gdzie będzie szedł prąd i tak dalej, ale po pewnym stopniu przekroczenia złożoności maszyny jedyne, co będziecie w stanie określić, to, czy po dołożeniu danej części maszyna będzie działać, czy nie. Tylko i wyłącznie tyle. I będzie wam ciężko przewidzieć, jakie mogą zajść jeszcze dalej procesy zachodzące w tejże maszynie, dopóki jej nie odpalicie, nie? Dlatego inżynieria czasami się mówi, że jest bardziej sztuką niż nauką. Ale to jest oczywiście dowcip, nie? To jest oczywiście dowcip. Chociaż nie taki ten, nie taki zły, bo technę to jest sztuka z greckiego, nie? Rodzaj wykonywanej sztuki. Ale tak. Tak po prostu jest. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich inżynierów. Ja bardzo lubię rozmawiać z inżynierami, właśnie dzięki temu sam taką argumentację. Więc to jest kolejna kwestia związana z tym determinizmem. I determinizm służy nam właśnie ku temu głównie, żeby móc przewidywać inne strony. I możemy też podać inny argument za tym, że człowiek nie jest zdeterminowany. To jest argument. Trochę z kłamcy, trochę z kolejności decyzji. To znaczy, załóżcie, że to jest taka gra Fiddle in the Box, czy jakoś tak. Czyli zakładamy, że mamy dwa pudełka, oba są zamknięte i ja patrzę do pudełka, widzę, czy jest tam nagroda, czy nie. A nagroda jest tylko w jednym pudełku. I potem wy decydujecie, czy chcecie się ze mną zamienić, czy nie. To bardzo często ludzie no, zadają tam pytania do opisania i tak dalej, ale bardzo często jest tak, że zadaje się pytania. Jeżeli on by chciał mnie oszukać, to by powiedział X.
Ale z racji tego, że on wie, że ja będę wiedział, że on chce mnie tak oszukać, to powie Y. Ale z racji tego, że on wie, że ja będę chciał go oszukać, więc powie Y, to powie X. I gdybyśmy działali tylko i wyłącznie na tym poziomie deterministycznym, to szłoby w nieskończoność. Byłoby nieskończenie wiele decyzji dotyczących tego, znaczy to byłby nieskończony ciąg po prostu. Dlatego najczęściej się mówi, że tak po piątym czy szóstym kroku zakłada się już, że ta druga strona nie jest w stanie przewidzieć, co się stanie dalej, bo nikomu nie chce się tyle myśleć, nie? Ale jest to po prostu uproszczenie. Uproszczenie dotyczące tego, że chcemy, aby była jakaś decyzja podjęta, ale ta decyzja nie jest za bardzo zdeterminowana. To jest po prostu bardziej związana, nie wiem, z wyczerpaniem woli na przykład. Ale jeżeli by była związana z wyczerpaniem woli, to by była zdeterminowana, bo wpływem na to, że stwierdziliśmy, że podejmujemy decyzję, jest efekt tego, że znużyliśmy się tym zagadnieniem i dlatego to zrobiliśmy. I tak źle, i tak niedobrze. Ale i tak jest to bardziej bliższe prawdy niż temu, co kiedyś powiedział mój ulubiony filozof Arystoteles na temat, Boże, podejmowania decyzji. Bo Arystoteles kiedyś powiedział, że oczywiście tam wola do zaspokajania określonych potrzeb ma wymiar, mają różne stopnia, nie? I jeżeli X będzie chciał zarówno jeść, jak i pić i znajdzie się w sytuacji, w której do jedzenia jest 100 metrów w lewo, a do picia jest 100 metrów w prawo, to nie podejmie decyzji, bo obie są równoważne logicznie i po prostu zostanie na tym rozstaju i umrze z wycieńczenia. Co jest z praktycznego punktu widzenia nieprawdą. Każdy człowiek by spojrzał raz w lewo, raz w prawo, raz w lewo, raz w prawo, po czym podjął decyzję, a hugo, pójdę najpierw w lewo, albo pójdę najpierw w prawo, ale podejrzewam, że większość osób najpierw by poszła w lewo. Bo zazwyczaj, bo to wynika akurat u nas z pisania, że piszemy z lewej do prawej, nie? I z tego powodu, tak samo jak jest ruch sportowców, to sportowcy zazwyczaj, kiedy biegną i chcemy pokazać, że biegną do przodu, to pokazujemy, że biegną w prawo, nie? A jak filozof się zamyśla nad losami przeszłymi, czyli tymi, które były, to patrzy właśnie w lewo. I to też się czasem wykorzystuje w książkach do budowania narracji. Znaczy w książkach nie ma takiego ruchu, ale na przykład jak grałem Night in the Woods, to tam, żeby pokazać, że małe wraca do swojej przeszłości, ze stacji kolejowej wracała idąc w lewo, czyli się jakby cofając do tych swoich dawnych lat. To znowu taki delikatny off-top. I co wam chciałem dalej jeszcze opowiedzieć? Chciałem wam opowiedzieć o tym, że deterministę, będąc tym stanowiskiem, bardzo często się przyjmuje do tego, że ma zwalczyć wolną wolę, czyli że nie może istnieć jednocześnie determinizm a wolna wola. A każdy, kto oglądał moją serię Long Play z Schopenhauera, wie, że to nie jest prawda, bo istnieje coś takiego jak stanowisko kompatybilistyczne, które zakłada, że może istnieć wolna wola i jednocześnie determinizm. I tam był fajny obrazek, bo to były kury w zagrodzie, czyli kura znajduje się w zagrodzie. Zagroda to jest determinizm, czyli na przykład obszar ograniczenia naszego mózgu, ograniczenia logiczne, ograniczenia matematyczne, poznania i tak dalej. Natomiast wolna wola to jest ta decyzja kurki, w którą stronę, które źdźbło trawy z tego ogródka, z tej zagrody dziobnie sobie. I to myślę jest najlepsze stanowisko w kontekście właśnie determinizmu. Ja chyba sam jestem zwolennikiem tego stanowiska, bo uważam, że jest dobre. Które też nam w kontekście tutaj rozwoju, czy wolna wola, czy determinizm, to oba, z czego ważniejszy jest determinizm. Bo to determinizm nam zakreśla obszar, zakres tego, jak daleko możemy się posunąć, będąc tą kurką. I możemy zadać bardzo interesujące pytanie, czy determinizm może zostać poszerzony? Czyli czy możemy poszerzyć zakres tego, do czego jesteśmy zdeterminowani? Przy wolnej woli nie jesteśmy w stanie zadać tego pytania, no bo wolna wola jest po prostu, no, wolną wolą, odwołuje się do czystej wolności, czyli do wszystkich możliwości, które są stworzone. Ale te możliwości, które są dla nas dostępne, są regulowane właśnie przez determinizm. No i to jest wtedy ciekawe zagadnienie. Czy jest możliwe wytwarzanie nowych możliwości, czy jest wytwarzanie jakiejś nowej woli w tym kontekście? Nie wiem. Może jakbyśmy weszli na jakiś wyższy poziom wtajemniczenia. Uważam, że jest to ciekawe, tak zwane food for thought. Możecie mi napisać, co na ten temat myślicie. I jeżeli ktoś ogląda ten materiał i w przyszłości popełni błąd, o którym ja za chwilę wam powiem, to ja się pogniewam, ja się do was nie przyznam. Powiem, że nie oglądaliście mój materiał, oglądaliście materiał jakiegoś durnia na YouTubie, którego tam, nikt nie ogląda.
Dlaczego? I znajdziecie link do tego materiału również w opisie tego filmiku. Omawiałem kiedyś matury z filozofii z tego roku. I tam był tekst Tadeusza Kotarbińskiego, o ile mnie pamięć nie byli, ale to był Kotarbiński, który mówił o różnicy między fatum oraz determinizmem. I dlaczego to rozróżnienie jest ważne? Bo jest bardzo ważne. I żebyście wy nie mylili determinizmu z fatum. Bo fatum to jest sytuacja Edypa i bohaterów tragicznych, że przechodzę, że dostaję przepowiednia i mi mówi: poślubisz matkę, zabijesz ojca. To mówisz: tak, jasne. Idziesz sobie tam górę i nagle się tak złożyło, że wszystko się złożyło dookoła dokładnie w ten sposób, że musiało się to stać. Musiało się po prostu to stać z tym, że ożeniłeś się z matką i zabiłeś ojca. O, był odcinek Ricka i Mortiego z wróżbami, że tworzyli na lewo ciastka z wróżbą i one były tak, że jeżeli przeczytałeś to ciastko z wróżbą, to też się tworzyło takie fatum, że musiałeś dopełnić to tej przepowiedni. I tam też był taki kompleks Edypa, że tam Jerry musiał zrobić coś tam z kimś innym, nie? I tam w ogóle był jeszcze motyw taki, że jeżeli oni chcieli zatrzymać Jerry'ego i do niego strzelali, to wszystkie kule się uchylały względem Jerry'ego, bo Jerry był nieśmiertelny. Jerry był nieśmiertelny do momentu, w którym by nie dopełnił tego przeznaczenia. I tak działa fatum, czyli niezależnie co zrobisz, mogę się położyć na tej kanapie, jeżeli mam być o 20 na zajęciach i to jest moje fatum, to jeżeli się położę na tej kanapie, przykryję się kąską, przykryję się julkami, ogłuszę się i upiję się, nie powiem jak mocno, to i tak się na tych zajęciach stawia. A jeżeli będę miał być przy tym trzeźwym, to też do tego czasu wytrzeźwieję. Nie będę miał na tym żadnej kontroli, bo jednostka może być tylko poddana w tym wypadku woli bogów, tak? I to jest fatum. I to jest skrajna postacia tego fatum, bo tak uważali Grecy, no po prostu, nie? Natomiast determinizm, jak opisuje Kotarbiński, to jest świadomość tego, że istnieje jakiś związek przyczynowo-skutkowy. Tak jak na przykład przy fizykaliśmie, że zachodzą pewne procesy tutaj fizyczne, które muszą mieć relację przyczynowo-skutkową. Czyli układamy kostki domina i je przewracamy na siebie. Akcja, reakcja, ta powoduje kolejną reakcję, bla, 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 bla. Mamy ten ciąg zdarzeń następujących po sobie. No ale Kotarbiński nie zatrzymuje się na tym i mówi na tym, że jednak jest to do pokazania z wolną wolą, bo kiedy ja staję przed tymi kostkami domino, to mogę podjąć decyzję, czy ja się godzę na to, żeby pyknąć to domino i żeby się przewróciło i żeby to wszystko zaraz po sobie nastąpiło, czy może jednak się wstrzymam ten jeden dzień czy dwa. I to znowu są stanowiska ze sobą możliwe do pogodzenia. Oczywiście determiniści mogą powiedzieć, że kontrolę nad tym, czy podejmę taką decyzję, czy popchnąć te domina, czy nie, mogę osiągnąć poprzez odpowiednie memlanie w moim umyśle, czyli nie wiem, włączę silnik elektryczny, jakieś tam implanty mi do czaszki, jakąś rurkę przepływową do tego, żeby hormony, jakaś dopamina tam przepływała w odpowiedni sposób i będziemy regulować. I w ten sposób będę regulował, czy będę wściekły, czy nie będę wściekły. I na podstawie tego, czy będę wściekły, czy nie będę wściekły, to będziemy regulowali, czy kogoś uderzę, czy nie. Nie? Tylko znowu możemy tu wrócić do Kanta, którego wydaje mi się, że w tym chyba podejściu omawiałem, ale to omówię jeszcze raz, że u Kanta jest tak, że jeżeli są te zdania faktyczne, jest ta wolna wola, czyli są te zdania normatywne, to ze względu na to, że te zdania normatywne odwołują się do czystej wolności, to nawet jeżeli byśmy mieli opisane wszystkie schematy w naszym ciele, jak one zachodzą, to i tak będzie istniała wolna wola, która zadecyduje, czy ja się zgadzam z tymi procesami, które u nas zachodzą, czy z takimi procesami się nie zgadzam. Polecam poprzedni materiał omawiany to z Frankfurtem, z aktami woli pierwszego rzędu i aktami woli drugiego rzędu. Więc tak, istnieje taka furtka i co wam jeszcze chciałem opowiedzieć? Myślę, że to tyle, co jest najważniejsze. A, czy jeżeli byśmy przyjęli determinizm, to czy prawo cywilne, tak jak mówiłem o wolnej woli, że jest taka ważna zasada dla prawa cywilnego, to czy mogłoby istnieć, czy byśmy zabili całą gałąź prawną? Bo jeżeli tak by było, to w niczyim interesie nie byłoby, żeby odkryć taki determinizm. I tu was zaskoczę, ale rozmawiałem o tym kiedyś z kolegą, który mi powiedział, ale to żaden problem. Dlaczego? No bo przecież prawie istnieją domniemania, o których też wam kiedyś chyba opowiadałem. Na przykład jest takie domniemanie, że jeżeli zadzwonicie do adwokata, żeby was bronił
i w ciągu 2 tygodni on nie da wam żadnej odpowiedzi, ani że macie spadać, ani że przyjmuje sprawę, to milcząco przyjął zgodę, bo takie jest założenie tutaj. Nawet mimo tego, że nie wyraził woli, bo przyjmuje się domniemanie wyrażenia zgody poprzez milczenie. Taki to wywołuje efekt prawny, czy właściwie skutek prawny. I ze względu na to, że istnieje wiele takich domniemań, to prawo cywilne dałoby sobie radę. Dałoby sobie radę nawet pomimo tego, żebyśmy tej wolnej woli nie mieli. Po prostu wolna wola stałaby się czymś na zasadzie fikcji prawnej, że funkcjonuje tylko i wyłącznie no, w tym wymiarze prawnym, nie? No i co wam mogę jeszcze powiedzieć? No determinizm też można powiedzieć, że trochę wychodzi poza nasze ujęcie, bo możemy kontrolować swoje akcje, nie? Że na przykład osoby inaczej zachowują się, jeżeli są w stanie na przykład upojenia, kiedy nie są świadome, ale jeżeli są świadome, to jesteśmy w stanie na przykład kontrolować swoje zachowanie tego, żeby no nie wiem, żeby nie zachować się skandalicznie, nie? W momencie, kiedy jesteśmy mniej świadomi, na przykład jesteśmy w stanie nieświadomości, czy tam ograniczonej świadomości, to zachowujemy się inaczej, bo kierujemy się tylko i wyłącznie tym, co instynktownie czujemy, nie? I instynkty właśnie by wskazywały na to, że istnieje jakieś pole tutaj i determinizmu, ale jako racjonalne jednostki jesteśmy w jakimś stanie, jesteśmy w pewnego rodzaju stopniu nad tym kontrolować. Jesteśmy w stanie, no tak jak powiedział Kant, decydować o tym, czy chcemy, żeby to nas definiowało, czy nie. Czy chcemy to wprowadzić w życie, czy nie. Możemy, no nie wiem, no z maszyny wam podałem argumentację, chyba najważniejsze elementy związane z determinizmem wam podałem, chyba będziecie w stanie już na ten temat porozmawiać i podjąć dyskusję. Pytanie jeszcze, czy determinizm może was zwolnić z odpowiedzialności etycznej za wasze działanie? No nie, bo gdyby tak było, to nie doszłoby do Norymbergi, może tak wam powiem. Procesy Norymbergi by nie mogły dojść, bo generalnie każdy z tych osób, które się broniło, powoływało się na imperatyw kategoryczny i na tym, że oni tylko wykonywali rozkazy, nie? I to od razu też dla was rada, ja już chyba kiedyś opowiadałem na którymś materiale, ale to najwyżej ją powtórzę, dobrych rad nigdy nie jest za dużo. Jeżeli będziecie mieli sytuację taką, że pracodawca będzie od was wymagał zrobienia czegoś, co wydaje wam się nielegalne, czy przekracza wasze kompetencje i możecie mieć problemy, to nawet jeżeli zostanie wam zagrożone, że wylecicie z pracy, to w pierwszej kolejności idziecie do kadr i to zgłaszacie. Albo zgłaszacie swojemu przełożonemu. I najlepiej to udokumentujcie, że mieliście to zgłoszone. I dopiero wtedy, jeżeli wam odmówi i wam rozkaże, masz ze mną nie dyskutować, tylko to natychmiast wprowadzaj życie, bo wylecisz, to dopiero wtedy możecie wykonać tą czynność, nawet jeżeli byłaby nielegalna, bo wtedy jesteście kryci. I wtedy wam nie przypisze się w tym momencie nie przypisze się złej woli, nie przypisze wam się tej odpowiedzialności za ten czyn nielegalny. Natomiast w sytuacji, w której byście tego nie zrobili, no to też odpowiadacie. Też będziecie odpowiadać, pociągnie się was do odpowiedzialności. Więc pamiętajcie o tym. Pamiętajcie, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. A jest to rzecz, którą wiele osób może nie pamiętać. Jeszcze chciałem wam opowiedzieć o determinizmie losowości, o silnikach losowych. Bo mamy silniki losowe, które wypluwają nam pewne wartości, czyli na przykład silniki, które generują nam fikcyjne światy w grze komputerowej. I one działają na zasadzie zazwyczaj ziaren. Czym jest ziarno? Ziarno to jest zazwyczaj pewien ciąg znaków, które się wprowadza i na podstawie tego ciągu znaków no, wytwarza się pewną rzeczywistość, powiedzmy chociażby multimedialną. Czyli na przykład tu ma być drzewko, tu jest inne drzewko i tak dalej, i tak dalej. I oprócz tych silników, te silniki działają na podstawie tego ziarna, ale jeżeli znamy to ziarno, to ten świat, który zostanie wygenerowany, będzie wygenerowany za każdym razem tak samo, jeżeli będzie to samo ziarno. Więc w momencie, kiedy znamy ziarno, ten świat będzie wygenerowany zawsze dokładnie w jeden i ten sam sposób. I wtedy coś, co by mogło nam się wydawać wolną decyzją na samym początku, jak graliśmy, bo nie mieliśmy stanu wiedzy, nie wiedzieliśmy, jak wygląda ten świat, nie będzie, kiedy będziemy grali drugi raz. Poza drugim razem, jak będziemy grali, będziemy wiedzieli dokładnie, co się dzieje. No i tu dla was zagadka. To mnie bardzo mocno rajsowało, jak się nad tym zastanawiałem. Czy jest możliwy scenariusz taki, że my to nasze życie, którym żyjemy, już kiedyś przeżyliśmy?
bo w tym wypadku wszelkie decyzje, które podejmujemy, nie mogłyby, byłyby zdeterminowane nie do tego, żeby były złe, ale każda byłaby dobra, nawet ta zła decyzja, ponieważ z niej by wynikało, że musimy zawsze dojść do tego najbardziej pozytywnego outcome'u, bo tutaj byśmy się mogli, znaczy rezultatu, tutaj byśmy się mogli posłużyć Leibnizem, bo Leibniz mówił, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów. Więc to by wyglądało na to, że no, żyjąc tym swoim życiem, no, no jeżeli byłoby to ziarno to samo wygenerowane, a wcześniej żyliśmy innymi życiami, ale ciągle na tym samym ziarnie, no to możemy podejmować najbardziej optymalne decyzje. I to by mogło nam na przykład mówić o czymś takim jak efekt déjà vu. Mam efekt déjà vu ze względu na to, że grałem na tym samym ziarnie. Po prostu nie mam świadomości tego, jak dokładnie przebiegała tamta rozgrywka, ale może mam jakieś przebłyski, tak zwane natychmiastowo całościowe uchwytywanie rzeczy, nie? I czy wtedy, i może, jeżeli byśmy to przyjęli, no to nie jesteśmy wolni, jesteśmy po części zdeterminowani, nie? Tymi naszymi poprzednimi przejściami i byciami. Oj, ostra nam się zrobiła tutaj na koniec rozpina metafizyczna, ale uważam, że jest konieczna. Tak jak już mówiłem, ja raczej uważam, że chyba jestem kompatybilistą. Uważam, że to jest całkiem fajne stanowisko. Wygodne. I polecam. Tak, polecam serdecznie. Filozof zielu. I tyle. Jeżeli Wam się podobał ten cykl, myślę, że determinizm jest chyba lepszym materiałem względem tej wolnej woli. Zobaczę, może jeszcze go nagram jeszcze raz, ale chyba nie chcę. Uważam, że tata jest lekko przegadany, ale chyba czasem trzeba przegadać niektóre kwestie. Pokazuje też bardzo, jak bardzo jest mętny temat tej wolnej woli, dlatego wolę się wypowiadać na temat determinizmu, bo determinizm jest bardziej konkretny. No i co? No i tyle. Tyle uwagi, tyle tym się chciałem z Wami podzielić. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie, kłaniam się nisko. To byłem ja, Zielu, filozof tutaj, który aktualnie jest na prawie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, pa, pa!